Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj jest ze mną gość specjalny. Ostatnio był brat. Powiedziałem, że jak będzie 2000 lajkaczy, to zaproszę siostrę. Dlatego udało wam się to wbić, oczywiście bez problemu. I właśnie ją zaprosiłem. Siemka, przywitaj się z wszystkimi. Hejka, widzowie. No, jak już słyszeliście, jest tutaj koło mnie i postanowiliśmy, że razem nagramy odcinek z Brawl Stars. Moja siostra nigdy w to nie grała, totalnie nie ogarnia tej gierki, więc może być trochę śmiesznie. I co więcej, powiedziałem, żeby założyła sobie konto, pomogłem jej w tym i ma swoje własne konto, nazywa się tam siostra Toriego. Zaraz ją zaprosimy do lobby, zagramy sobie jakieś giereczki i uwaga, mordeczki, będzie szansa, żeby wygrać dodanie do znajomych właśnie jej. Będziecie mogli ją mieć znajomych w Brawl Stars, dodasz kilka osób, wybierz taką liczbę od 1 do 10. 8. Dobra, wybrała 8, czyli doda 8 osób. Dlatego widzowie, od razu mówię, że jak chcecie, żeby ją dodać do znajomych, to musicie oglądać odcinek do końca, bo tam się dowiecie dokładnie, co trzeba zrobić. Ale na pewno trzeba będzie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i zostawić subika na tym kanale z dzwoneczkiem. To są dwie pierwsze rzeczy, już polecam wam je zrobić, żeby później nie trzeba tego było robić. A resztę dowiecie się w dalszej części filmu, co trzeba będzie tutaj zrobić, żebyście po prostu mieli szansę ją dodać. No i co? Postanowiliśmy, że zaraz zapraszam ją do lobby i po prostu trochę ją nauczę, jak się gra w tego Brawla. Dobra widzowie, więc teraz jak widzicie, jestem już w lobby z siostrą. Manik siostra Toriego, normalnie przez 2i, tak jak tutaj widzicie. No i zaraz zagramy sobie jakąś gierkę. Ty, tak jak tutaj mówiłem, wcześniej nic nie grałaś, to nie? W ogóle w Brawla nie próbowałaś? Tak, w ogóle. No, sorki, że jak ona będzie trochę mniej mówić czy coś, ale no zrozumcie, to jest jej pierwszy tutaj wypad przed właśnie kamerą YouTube'ową, dlatego docencie to łapką w górę, mordeczki. I też sorry, jakby ją było tak słabiej słyszeć, ale ja siedzę blisko mikrofonu, a trochę dalej. No i okej, wy widzicie moją perspektywę, ale będziemy po prostu pykali sobie duo i będziecie widzieć, jak jej idzie. Oprócz tego może ona też otworzy później jakieś boksy, bo na pewno coś ma. Ja na razie klikam gra w parze i lecimy sobie z gierką. Okej, na początek, chyba nie masz na razie zbytnio dużego wyboru, bo masz tylko jedną postać. Jest nią Shelly. Musisz nią grać, niestety, no nic więcej, trochę tutaj nauczymy, jak się w to gra, ale może za niedługo jakiegoś nowego zadymiarza odblokujesz. Możesz mi wybrać, jaką mam wziąć postać. Zobacz, tutaj są wszystkie postacie, ty je widzisz. Możesz zatrzymać, powiedzieć mi, którą mam wziąć, która najbardziej ci się podoba. To u góry. U góry, co u góry? Jeszcze? Jeszcze wyżej. Głośniej, jeszcze, jak możesz mów. Jeszcze wyżej. No, która? Tego tutaj. Tika? No przecież... Tak. Czy ty wiesz, że ja nim nie lubię grać, czy tak przypadkowo dałaś? Przypadkowo. No to najgorsza moją postać mi wybrać. Dobra, będzie ciekawie, co więcej mam na niej 20 rangę. Więc będziesz grała od razu praktycznie na 20 rangi. Chyba tak to działa, więc na trochę lepszych rywali. Okej, klikamy zaczynaj, ja klikam i ty klikasz. Możesz już kliknąć, ja zaraz dam. No i po prostu będziesz się mnie słuchała, o co w tym chodzi. Więc uwaga, klikamy. I teraz patrz, tutaj na ekranie za chwilę pojawią ci się z lewej strony, tutaj na dole ci będę pokazywał palcem. Tutaj masz do chodzenia, tym sterujesz po prostu. Tutaj sobie chodzisz o taki joystick. A z prawej strony masz strzał, taki czerwony, widzisz tu. I w niego klikasz, jak chcesz strzelić po prostu. Więc okej, teraz uważaj, bo tam już są ludzie. Musimy ich atakować, to jest tak zwany Mortis. Od niego ci się radzę tutaj trzymać z dala i Edgar. No chodźmy, odejdźmy sobie. No, zapraszam, patrzcie jak chodzi. Ej, pomóż mi, kurde, bo ja zaraz zednę. Okej, dobrze, dawaj, dojeżdżam. Patrzcie, kila zrobiła w pierwszej gierce. Dobra, chodź, uciekajmy stąd. To już wystarczy, co jest gra. Ej, widzowie, czy wy obstawialibyście, że w ogóle ona by zrobiła killa w pierwszej gierce? Napiszcie w komentarzu, ile waszym zdaniem... Ej, nie, chodź po strefie, nie możesz do tego zielonego wchodzić. Chodź, bo to ty zabiera życie. Chodź tu do krzaka na razie. Obstawiajcie, widzowie, w komentarzu, ile ona zrobi killi. Uważaj, bo leci na ciebie, strzelaj, nawalaj. Dobrze, drugi kill. O kurde. Teraz ja zrobiłem jeszcze jednego. Co? Tu masz teraz taki żółty atak. On jest lepszym atakiem. W niego jak klikniesz, to po prostu więcej HP zadasz przeciwnikowi. Na przykład teraz rób to dobrze i uciekajmy, bo oni są silni. Oj, niestety już dedłaś, ale ej, widzowie, teraz jak ja przeżyję i nikt mnie nie zabije do tego czasu, to za 10 sekund wracasz, więc skup się. Widzowie, obstawialibyście, że ona już zrobi 2 kile? Co jest grane? Ej, ja naprawdę jestem w szoku totalnym. Dobra, jakoś mi to tam idzie, chociaż bardziej skupiam się na tłumaczeniu, jak się gra, niż na graniu, ale postaramy się to ugrać. Dawaj. Chodź tu. No widzimy, że jesteś fajnie. Ej, no gdzie ty idziesz? Uciekać, to zabije cię to. Widzowie, mówiłem ci przed chwilą, nie wchodź do tego zielonego, no to... O kurde, no i deadliśmy. Ale nie, powiem ci szczerze, graliśmy na 20 rangi. Zrobiłaś 2 kile, zajęliśmy trzecie miejsce. To jest dobry wynik jak na twoją pierwszą gierkę w ogóle w Brawl Stars, bo przypomnę widzom, ty w ogóle nic nie grałaś, więc naprawdę sztos. No i dobra widzowie, myślę, że zagramy sobie tutaj jeszcze jakieś inne gierki. Oprócz tego za niedługo dowiecie się, co zrobić, żeby ją dodać do znajomych, bo będzie dodawała 8 osób, tak jak sama wybrała. No ale najpierw może jeszcze pokażę ci tutaj inne rzeczy, które są w menu. Zobacz, to jest sklep i tu są różne skiny. Te skiny są do postaci i można sobie kupić za gemy. Który ci się podoba z nich najbardziej? Tak z ciekawości, no kupować niestety nie będę, bo nie mam gemów, aczkolwiek z tych tutaj, który ci się najbardziej podoba. Ten.
ten tutaj do poko, tak? Taki walentynkowy, no taki różowiutki, wiecie, jak to u dziewczyn, nie? Im się takie podobają. Co więcej, dalej tutaj mamy takie inne skiny za inną walutę. Tu mamy boksy. Te skrzynki się otwiera, nie wiem, czy kiedyś otwierałaś, czy widziałaś, jak ktoś po prostu może otwierał? Nie widziałaś, dobra. No to na pewno jakiegoś sobie otworzysz, w ogóle telefon ci wygasł, bo masz wygaszanie. Ona tu patrzy na mój monitor, a na swój nie patrzy. Dobra, tak to się prezentuje. W Brawlu jak coś też są kluby. I to jest mój klanik, to jest 99 na 100, no bardzo solidny klan. Jakbyś miał trochę więcej pocharku, to bym cię oczywiście przyjął, tak to niestety nie da rady. Ale widzowie, może kiedyś ona też założy, wiecie, jakiś swój klanik, zobaczymy co to będzie. A, jeszcze zanim zaczniemy kolejną gierkę, chciałem wam powiedzieć tak. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 2,5 tysiąca lajkaczy, to nagrywamy odcinek z kolejnym członkiem rodziny. Z kim? Dawaj, jak myślisz? Z mamą. Dokładnie. Nie, nagram z mamą. Najpierw odcinek z mamą, pomyślimy, czy z tatą jeszcze będzie. Postaram się namówić mamę, więc widzowie, lajkujcie, myślę, że będzie mega śmiesznie. Bo mama to na pewno nieźle sobie będzie radziła. Ja sobie już to wyobrażam. No i okej, lecimy teraz inny tryb. Zobacz, graliśmy teraz duo, ale są jeszcze takie tryby, gdzie gra się po trzech, czyli będziemy mieli jeszcze jakiegoś jednego ziomka do grania. I możemy sobie zagrać na przykład w piłkę. Tu się gra w piłkę. Normalnie jest piłka. I zaraz zresztą podczas gierki ci wytłumaczę, jak to tutaj wygląda. Tym razem znowu wybierz mi jakąś postać. Ty niestety wyboru zbytnio nie masz, ale możesz mi wybrać. Więc dawaj, wybieraj, co tym razem bierzesz. Uwaga, uwaga. Mortisa, okej, Mortisa ten tryb jest całkiem spoko, no nie ukrywajmy. Więc okej, dawaj, zaczynajmy i możemy startować. No i patrz. Chodzisz oczywiście tak samo, strzelasz tak samo, ale pojawia się tutaj piłka i dwie bramki. My strzelamy na tą, bo wiecie jak to z dziewczynami jest. One często nie wiedzą, na którą kto atakuje, jak mecze oglądają. Tutaj, gdzie jest ta bliżej, to ją widzisz teraz na dole, to jest nasza. A tam u góry, do której trzeba podejść, to jest ich. Uważaj, bo cię zabije zaraz. I jak masz piłkę, bierzesz ją i musisz się przedostać z piłką pod ich bramkę. I po prostu tak jakbyś strzelała, popychasz ją do bramki. I wtedy wpada. Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiesz. Tylko oczywiście no nie jest to takie łatwe, no bo oni tutaj nas cały czas nawalają i nam nie dają tego robić. Ale postaramy się to jakoś ugrać, zobaczymy jak to nam pójdzie. Oj, ja to mam kłopoty, będę starał się jakoś tak wycofać, żebym też widział ciebie. Co prawda teraz akurat deadłem, ale muszę zobaczyć jak ty sobie radzisz. Dawaj, pomóż ja mu tam. Deadłaś, kurde, no to chyba nie zobaczę jak sobie radzisz. Ale tu cały czas to chwilę będziesz wracać. Tutaj wiesz, dopóki ktoś nie strzeli dwóch goli, to meczek trwa. Chyba, że skończy się czas, no to wtedy ktoś ten... O, prowadzimy, i bez kitu. My to jeszcze wygramy zaraz, chłop nas kieruje jakiś, gramy z randomem, dawaj. I no, dojeżdżaj, strzelaj. Okej, ja to zrobiłem. Jestem. Chodź, bierz piłę, no ty jak nie wiesz, w którym jesteś, bierz tą piłkę i podawaj mi. Jak się podaje? No tak jakbyś strzelała, tylko no, kieruj na mnie. O, dobrze, tylko trochę nie do mnie, ale to już mniejsza o to. Dobra, deadłaś, tak? No niestety tu już tak fajnie ci się nie gra jak na showdownie, na tym wcześniejszym. Ale no każdy tryb jest inny, nie? Do każdego trzeba się jeszcze nauczyć pykać. Widzowie, napiszcie w komentarzu dla niej powodzonka, żeby jakoś to ją tutaj pocieszyć, żeby lepiej jej to szło. Bo szczerze, na pierwszy raz myślałem, że będzie dużo gorzej, nie? Jak ona totalnie nigdy nie miała z tym związanego nic, a tak w miarę spoko idzie moim zdaniem. Patrzcie, i król Tori strzela gola chyba. O nie, czy ta Rosa mnie dobije, czy nie? Uda mi się, a więc mamy winka, wygraliśmy 2-0. Więc no, na razie trzecie miejsce i wygrana w tej gierce. Myślę, że dosyć dobry wynik, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. I dobra widzowie, ona teraz ma w swoim menu pierwszego swojego boksa. Niestety nie będziecie tego widzieć, bo to jest na jej ekranie, ale powiem wam co trafiła. Więc dobra, wchodź tutaj, klikaj sobie wyjście, kliknij sobie wyjście. No i teraz tutaj wchodzisz w katalog i akurat masz za wbicie pucharków. O, jeszcze nową postać ma, ej, dwa boksy i Nite ma. Dobra widzowie, klikaj w tego boksa tutaj i zobaczymy co trafisz. Sorry widzowie, że tego nie widzicie. No klikaj, kliknij sobie w niego. Uwaga, no to są monety i jeszcze raz, no kliknij i tutaj trafiłaś punkty ulepszenia. Kliknij teraz sobie w drugiego boksa, bo jeszcze masz. Uwaga, coś tu będzie. Co jest? Najpierw musisz, wcześniejszą musisz zebrać. Czyli odbierz najpierw Nite, odebrała Nite. Zaraz sobie zagramy na Nite, widzowie, jeszcze gierkę. I zaraz powiem wam podczas tej gierki, co trzeba będzie zrobić, żeby ją dać do znajomych. Okej, no dawaj, otwieraj. Czy chyba wiesz, na. No dawaj, pieniądze, co jeszcze? Ulepszenie do Nity chyba? Do Nity, dobrze, no. I tu? Shelly, no i to tyle w sumie, bo tylko ulepszenia trafiłaś, tak to jest w tych początkowych boksach. I teraz, zmień sobie postać, no cofnij tak jak miałaś i kliknij teraz swoją postać. Uwaga, okej, i bierz Nitę, no kliknij i wybierz. Coś takiego, teraz masz Nitę, to jest inny zadmiar, ja ci wytłumaczę jak się nim gra. Ale najpierw jeszcze mi wybierz, cały czas będziesz mi wybierała, więc no, co tym razem? Tego na samym końcu. Na samym końcu, tego, jak on się nazywa, przeczytaj. No, przeczytaj jak? Belle, no dokładnie, belle. Fajnego ma zęba, nie? Taki złoty. No, okej, jak coś to jest dziewczyna, Belle. Ale dobra, lecimy sobie dalej widzowie. No i tak, zagramy giereczkę. Tym razem znowu jakiś inny tryb. Tym razem wziąłbym, weźmiemy sobie, okej, napad. Napad to jest taki kolejny tryb, klikaj gotowość i możemy lecieć. Tutaj musimy podejść też na ich stronę, na ich drugą stronę i rozwalić im safe. My też mamy swój safe i tego safe'a musimy bronić. Widzisz, to jest nasz. On ma 37 tysięcy życia.
ale po ich stronie też tak jest i musimy go atakować. No niestety nasz gracz awczy i się w ogóle nie ruszał. Dobra, już się ożył, dobra, dobra. No i my sobie nawalamy. Jak coś, ta Nita ma trochę mniejszy zasięg, ale jak naładujesz jej ulta, to możesz rzucić takiego fajnego miśka, który będzie ci pomagał, no i będzie atakował twoich rywali. Niestety ja tu mam też lekkie problemy i chyba deadnę, tak samo jak ty. Ale dobra, jako że deadłem, ty już żyjesz, no to dawaj, no to rozwala ich tam. Ale w tym czasie właśnie, widzowie, chciałem wam powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby dodać ją do znajomych. Aż 8 osób będzie dodawanych, więc posłuchajcie jeszcze raz. No tak jak mówiłem, łapka w górę pod tym filmem musi być i subskrypcja na moim kanale z dzwoneczkiem też musi być. To są dwie podstawowe rzeczy. I napisać w komentarzu po prostu wasze ID, żebyśmy mogli was dodać. No i my później tam za jakiś czas wylosujemy te 8 osób, no i dodamy na te konto. Więc tak to się będzie prezentowało. Okej, udało się mi tutaj zabić, a tobie jak tam idzie? Ej, zabiłaś kogoś, widzieliście w lewym? Kurde, ja tego akurat nie widziałem. Ej, znowu killa zrobiłaś, czy co? Czy ty zrobiłaś teraz 2 kile? Nie zabili. Widzowie, co jest? Co jest? I ona naprawdę w miarę dobrze gra. Fakt, że nawala autoaim, ale to tak jak ja. Więc no, naprawdę nieźle. Ej, kurde, nie spodziewałem się. Patrzcie, miśka postawiła już. Kurde, jest dobrze, my to możemy ugrać. Chociaż troszkę teraz chyba przegrywamy. Aczkolwiek nie jest źle. Dawaj, dawaj, nawalamy w tego sejfa. Idź ostro na niego i nawalaj w niego. Dawaj, dawaj, to jest nasza szansa teraz. Tylko ich tam jest dużo, ojojoj, dobra, już niestety deadłaś. Może ja to jakoś ugram. No, gierka wyrównana. Tak to się prezentuje. Co, ty odżyłaś już? Jesteś tam czy nie? Jestem. No, bo w ogóle cię tu nie widzę, chodź mi pomóż. Dawaj, 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 dojeżdżaj go. Dobra, i safe, skup się na safe. Nawalaj w safe i coś może z tego będzie. Ja tutaj spróbuję pobronić, bo kurczę, nas trochę przeatakowali. A i zabili cię niestety. Okej, ale no coś tam w safe'u ruszyłaś. Patrzcie, już jest wyrównana gierka, my to możemy ugrać. Może być odcinek, że nie przegramy praktycznie żadnej gierki, bo było trzecie miejsce, tam wygraliśmy. A teraz, no teraz jest wyrównana giera bardzo i mamy przewagę nawet, bym powiedział. Możemy to ugrać, no, tori, 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 dobra. I dawaj, nawalaj w safe, o nie, leci coś na ciebie. Dobra, nie trafiło, dawaj, dawaj, 5000 zostało tam. Oj, życia. Zadłaś, ile? Strasznie wolno się idzie, widzowie. Widzowie, patrzcie. Już ogarnia tu, to będzie youtuberka jeszcze, nie? Dobra, lecimy sobie, kurde, kto to wygra? Oni mają trochę przewagę, zostało 16 sekund. Musimy to wybronić i szybko lecieć pod ich bazę. Dawaj, dawaj, ktoś ze mną. Czy ja to ugram? Nie ma, że się zgubiłaś, musisz tu szybko lecieć. Dawaj, 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 dawaj. No, 3000, jest przewaga chyba. Remis, kto to ugra? Traf raz w ten safe. Kurde, zabili ją i jest remis. Mamy remis. Ej, dobra, nie przegraliśmy przynajmniej. Takiego wyniku bym się nie spodziewał totalnie. Dosyć szalony odcinek. Mam nadzieję, widzowie, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapa w górę i subik. Jak ci się grało? Może oceń. Co sądzisz o tej gierce? Nie, ogólnie nie grałabym drugi raz. No to jeszcze zagrasz więcej. Nie no, może czasem, ale gra nie jest zła. Gra nie jest zła, no to najważniejsze. Ale taka nie w twoim stylu, tak? Nie. Dobra, ale no i tak samo to dzięki, że wystąpiłaś w odcinku. Mam nadzieję, że widzom się podobało. No i pamiętajcie, jak będzie dużo łapek w górę, to jeszcze może nam mówię mamę. Myślę, że spoko opcja. No i dziękuję, że tutaj dotrwaliście do końca tego filmu. Widzimy się w następnych odcinkach. Pożegnaj się z wszystkimi. Hejka. Siemanko, siemanko, cześć.